Cześć! Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale, a dzisiaj mam dla Was obiecany film, o którym mówiłam Wam już jakieś 2 tygodnie temu. Będzie to film, w którym pokażę Wam różne pomysły na strony do swojego bullet journal, ponieważ jak dobrze wiecie, ja swój bullet journal prowadzę już jakieś 2 lata i gdzieś tam już mam wypracowaną technikę i strony, no ale pomyślałam, że pokażę Wam, co możecie ewentualnie dodać u siebie. Pierwsza strona jest dedykowana fanom Netflixa, ponieważ tutaj możecie sobie zapisywać seriale, które oglądacie, czyli najpierw zapisałam sobie tytuł i później każdy kwadracik oznacza odcinek i tyle, ile jest odcinków, tyle narysowałam sobie kwadracików i chodzi o to, żeby się po prostu nie zgubić w nadmiarze seriali, jakie możecie obejrzeć na Netflixie, no i sobie po prostu każdy obejrzany odcinek będę zaznaczała kolorem. Kolejna strona to jest playlista na i akurat mamy luty, więc jest na luty i to jest strona dedykowana muzyce, czyli tutaj można zapisywać sobie różne tytuły piosenek, które się bardzo, bardzo polubiło w tym miesiącu. Mood Tracker, coś czego ja nigdy chyba jeszcze nie zrobiłam u siebie, a wiem, że jest na większości bullet journal na YouTubie. I tutaj narysowałam sobie 28 serduszek, czyli 28 dni i każdego dnia będę sobie to serduszko zamalowywała na kolor, który odpowiada mojej legendzie, czyli jeden różowy jest kolorem na dobry humor, drugi różowy jest na taki średni humor i fiolet jest na taki już bardzo zły humor, smutny humor. Kolejna strona to jest Sleeping Log i tutaj chodzi o to, żeby notować sobie po prostu ile się śpi. Jeżeli macie takie postanowienie albo chcecie obserwować swój sen, to to jest miejsce właśnie na to. Dalej mamy Habit Tracker i Habit Tracker można stworzyć w różnych konfiguracjach. Ja tutaj przygotowałam dla Was coś takiego, że każdy kalendarzyk odpowiada jakiejś aktywności, czyli na przykład grafika, albo kaligrafia, albo akwarele, spanie przed pierwszą, albo czytanie książki. No i tutaj będę sobie zaznaczała, czy tam Wy możecie zaznaczać, ja też będę zaznaczała. Jeżeli coś wykonałam konkretnego dnia, to będę sobie zaznaczała to kolorem. I tutaj sobie postanowiłam, że trochę urozmaicę, więc te kalendarze wiszą mi na lince. Jak dobrze wiecie, u mnie motywem na ten miesiąc są walentynki, więc wszystko jest w kolorach różowo-fioletowo-czerwonych. A kolejna strona, strona ostatnia, jest to strona na taki trochę healthy tracker, czyli to jest miejsce, żeby badać po prostu swoje zdrowie. No i tutaj wymyśliłam, że każda taka część będzie dotyczyła też innej aktywności, czyli tutaj mam na przykład ćwiczenia, albo spanie 8 godzin, albo wzięcie na przykład witaminy C, czy jakichś innych witamin. I to jest coś nowego, czego ja chyba nigdy nie robiłam u siebie, ale jestem bardzo ciekawa, czy u mnie się coś takiego spiszę. I tak naprawdę tak właśnie prezentuje się mój bullet journal. Mi się on bardzo podoba, znaczy właściwie tak się prezentują pomysły na bullet journal. Dajcie znać, co sądzicie, dajcie znać, która strona spodobała Wam się najbardziej. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się za tydzień. Pa, pa!